Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Słuchajcie, dzisiaj dosyć ważny temat mam do omówienia, mianowicie zabezpieczenie łazienek przed wilgocią. Nie będę w dzisiejszym filmie mówił o hydroizolacji ścian czy podłóg. Te filmy ukażą się za kilka dni, może tydzień czasu, bo mam w planach nagranie takich filmów i miejmy nadzieję, że te plany się zrealizują. Dzisiaj pomówię o zabezpieczeniu przed wilgocią syfonu brodzikowego, miejsca na syfon pod brodzikiem. I teraz tak. Stali widzowie, którzy obserwują mnie już jakiś czas, wiedzą, że mam do wykonania u siebie w domu łazienkę na poddaszu i w tejże łazience jest zainstalowana na podłodze płyta OSB. Wszyscy wiemy, że drewno, w szczególności płyta OSB, nie lubi raczej wilgoci, prawda? Płyta OSB puchnie od wody, w płycie OSB pojawiają się jakieś pleśnie, grzyby. Generalnie ulega degradacji, tak? W ostatnim stadium degradacji ta płyta OSB zaczyna tak naprawdę sama myśleć, bo w środku pojawia się jakieś tam życie. I teraz tak. Ja przewidziałem u siebie w łazience prysznic i jeżeli miałbym brodzik 15-centymetrowy, no to nie byłoby problemu, tak? Mówię o wysokości 15-13 cm, bo syfon wtedy znajduje się powyżej posadzki, czyli mamy wykonaną izolację, hydroizolację ściany, hydroizolację podłogi. W razie jakiegokolwiek wycieku woda skapie sobie na płytki, nawet jeżeli się przedostanie pod płytki, no to mamy hydroizolację, która nam odetnie tą wilgoć i nie pozwoli przejść jej w niższe partie stropu. Ale że u mnie na poddaszu liczy się każdy centymetr, ja zamówiłem sobie brodzik 4-centymetrowy, o wysokości 4 cm. I teraz tak, w tej sytuacji syfon będzie znajdował się poniżej poziomu posadzki. Co tutaj zrobić, żeby to było w miarę szczelne, żeby mógł spać spokojnie, tak? Wymyśliłem taki patent, że wykonałem takie oto pudełeczko, korytko, no nie wiem jak to nazwać, z płyty Ultrament i dodatkowo dwa razy wysmarowałem je hydroizolacją mineralną. Ja to smarowałem wczoraj, ale ta hydroizolacja jeszcze tutaj się nie utwardziła do końca, bo w nocy padało, jest duża wilgotność powietrza, pewnie dlatego. Wysmarowane jest to dwa razy folią w płynie i słuchajcie, jaka jest teoria? Teoria jest taka, że to korytko montuje poniżej poziomu posadzki, w miejscu, gdzie będzie znajdował się właśnie ten syfon. Muszę wyciąć w płycie OSB na podłodze właśnie taki prostokąt. Zainstaluję ten prostokąt, to korytko, syfon włożymy tutaj i dopiero już na sam koniec, jak będę montował brodzik, przyjdzie na to brodzik, syfon będzie zamontowany i w razie nieszczelności ta woda nie przejdzie mi niżej, tylko zostanie tutaj w tym korytku. Zobaczcie, no taka jest teoria. Czy to się sprawdzi? No zobaczymy. No miejmy nadzieję, że będzie ok i będę mógł spać spokojnie. I w sumie tyle. Za chwilkę pokażą się filmy, jak wykonuję to korytko i jak montuję je właśnie u siebie w łazience. Tak więc zostańcie ze mną i popatrzcie, zobaczcie jak to wyszło. Tak jak tłumaczyłem na początku tego filmu, ja użyłem do wykonania mojego korytka płyty budowlanej Ultrament o grubości 20 mm. Generalnie wymiary, jakie mi tutaj wyszły akurat tego korytka, to 30 na 40 cm. Dla Was to jest prawdopodobnie nieistotne, aczkolwiek mówię Wam po prostu, no bo podejrzewam, że pojawią się jakieś pytania w komentarzach. Jeżeli chodzi o wysokość tego korytka, to około 13 cm wyszło, jeżeli mamy wymiar wewnętrzny, po zewnętrznej to jest około 15 cm. Sklejam to wszystko na klej poliuretanowy Mamut. Jeżeli Wy będziecie robić dla siebie, możecie kupić dedykowane kleje, dedykowane uszczelniacze do płyty
budowlanej. Również można je kupić w Castoramie, czy tam w Leroy, czy w jakimś innym markecie budowlanym. Ja akurat miałem mamuta i po prostu nie pakowałem się w koszty, tylko użyłem tego kleju, co mam. Według mnie on spokojnie wystarczy. Sklejam to wszystko dosyć dobrze, nie żałuję tego kleju, ściskam ściskami stolarskimi i zostawiam na jakiś czas do wyschnięcia. U mnie akurat wyszło w ten sposób, że wykonywałem to korytko przed południem, a pod wieczór przyszedłem i wykonałem hydroizolację. Otwór na kanalizację wycinam nożem do tapet, takim po prostu zwykłym. Płyta Ultrament akurat no, nie jest jakimś ciężkim materiałem do obróbki. I kruciec kanalizacyjny 50 wklejam również na klej mamut. Według mnie spokojnie to wystarczy. No i co, jedziemy z hydroizolacją. Tak jak powiedziałem wcześniej, dwie warstwy. Pierwszą warstwę nałożyłem w odstępie do drugiej około 2 godziny. Ja wiem, że powinno się dłużej czekać, ale mi się troszeczkę spieszyło i po prostu no, ogarnąłem, można to powiedzieć, za jednym zamachem. Smaruję dokładnie całą wewnętrzną stronę, dokładnie też jakby no, zajmuję się zakamarkami wewnętrznymi, tak żeby nic tam później mnie nie zaskoczyło. Dla pewności jeszcze wysmarowałem krawędzie zewnętrzne, ale już nie smarowałem całej płyty, tylko smarowałem te krawędzie, które były cięte i klejone. Taka moja fanaberia, po prostu zrobiłem to dla pewności. Można powiedzieć, to jest takie podwójne zabezpieczenie. I tak jeszcze będę wykonywał hydroizolację po zamontowaniu tego korytka. To zobaczycie już w następnym odcinku i też jeszcze dodatkowo doizoluję je, jak będzie ono zamontowane. Bierzemy się za montaż, moi drodzy. Przymierzam brodzik tak, jak on powinien być umiejscowiony. Oczywiście uwzględniam grubość okładziny na ścianie, czyli odsuwam się od jednej, od drugiej ściany, tak żeby nie było pomyłki. Wymierzam korytko, staram się zrobić to jak najdokładniej, żeby później nie było dziwnych niespodzianek, no bo wiecie, że próbę mam jedną. No i co? Biorę się za wycinanie. Odwracam korytko, przymierzam do moich kresek z lewej, z prawej strony i wycinam to pilarką do drewna. Pilarkę mam podłączoną pod odkurzacz po to, żeby zmniejszyć maksymalnie zapylenie, dlatego, bo mam po prostu umalowane pokoje na gotowo i nie chcę, żeby tam coś zakurzyło, jakiś kurz, że tak powiem, osiadł na te ściany. Po wycięciu narożniki docinam multitoolem. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajne urządzenie. Coraz częściej po nie sięgam i tak jak widać w tym przypadku również było ono niezbędne. No i niestety wyciąłem troszeczkę za mały otwór. Chciałem być bardzo dokładny i chyba byłem za dokładny, ale to nie problem. Lepiej wyciąć za mały niż po prostu za dużo, bo już wtedy tej płyty USB raczej bym nie dołożył. Montaż na wkręty dedykowane do drewna 4,5 x 45 mm. Wkręcam przez specjalne podkładki firmy Ultrament, również takie systemowe. Możecie kupić w każdym markecie budowlanym, nie ma z tym najmniejszego problemu. Zapytacie pewnie, dlaczego nie mam podłączonej kanalizacji do tego korytka, tylko ono jest tak po prostu sobie włożone. Ano pod tą łazienką mam kotłownię i tam mam wyjście kanalizacji i będę wykonywał to dopiero później. No i mamy sprawę załatwioną. Powiem Wam szczerze, że w miarę szybko mi to poszło. Nie wiedziałem, że to tak sprawnie i szybko mi pójdzie. Nie wiem, ile to trwało. Z pół godziny, chyba dłużej nie. Powiem Wam szczerze, że dłużej sprzęt wnosiłem na górę, żeby to wszystko tutaj ogarnąć, niż sama robota trwała. Ale no, jest skończone. I teraz zobaczcie efekt końcowy, jak to wygląda. Proszę bardzo. To korytko jest przykręcone na takie systemowe podkładki firmy Ultrament, żeby to wszystko no, jakoś tam po ludzku się trzymało. Płyta OSB tutaj w miarę no, jest sztywno, można powiedzieć. Dodatkowo jeszcze podokręcałem sobie
płytę jedną z drugą, żeby to w miarę usztywnić. Tam jest legar, tak jak widzicie, ta ściana tutaj gipsowa opiera się tutaj na tym legarze, a tutaj obok jakieś 30 cm dalej jest kolejny legar, tak więc no w miarę to się trzyma, powiem Wam szczerze. Jeżeli chodzi o te podkładeczki, no to nie śmiejcie się, bo dociąłem troszeczkę, najpierw za mały otwór, później za duży, musiałem poszerzyć, poszerzyłem go za bardzo, jak to w życiu bywa, no i musiałem się sposiłkować takimi podkładeczkami, żeby po prostu no, podczas dokręcania nie rozwaliło mi tego mojego korytka. I teraz tak, jeżeli chodzi o tutaj jakieś tam dziurki, czy tutaj to jest takie, no widzicie, że jeszcze wymaga dopieszczenia, tą krawędź będę wykonywał podczas wykonywania hydroizolacji na podłodze, tak więc to sobie dokończę jeszcze, a hydroizolację na podłogę mam nadzieję, że wy zobaczycie za kilka dni, bo będę to też wykonywał, już mam materiały zakupione. I dużo osób pytało właśnie w komentarzach, jak przygotować OSB pod płytki, jak ogarnąć temat, no bo to jest taki no, niewdzięczny dosyć materiał i uważam, że filmik następny będzie bardzo ciekawy. Długo na to czekaliście, tak więc jeszcze kilka dni i to się pojawi. No i tyle. Na sam koniec tradycyjnie ośmielę Was się poprosić o łapkę w górę, jeżeli film się podobał i być może macie jakieś tutaj uwagi do tego patentu albo chcielibyście jeszcze coś dopowiedzieć, może coś ulepszyć, no to piszcie koniecznie w komentarzach, czy to Wam się podoba, czy nie, czy zrobilibyście coś lepiej, czy może inaczej. Dzielmy się wiedzą, jeżeli macie jakieś uwagi, no to śmiało piszcie poniżej pod filmem, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Dobra, ja się będę z Wami już żegnał i do zobaczenia w kolejnym odcinku przy hydroizolacji na OSB. Na razie.